Dzień dobry. Witam na lekcji, którą zaprezentują muzycy Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy hejnałem Wrocławia po to, żeby zaprezentować brzmienie naszej orkiestry, a ponadto, żeby poinformować tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że Wrocław, tak jak inne miasta, ma swój hejnał. Jest on najczęściej grany na trąbce na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach ważnych dla miasta. My zagraliśmy go w wersji zaaranżowanej na orkiestrę dętą. Instrumenty dęte dzielą się na dwie podstawowe grupy. Na instrumenty dęte drewniane, takie jak flety, klarnety, saksofony oraz na instrumenty dęte blaszane, czyli trąbki, waltornie, buzony, sakshorny i tuby. Ponadto w orkiestrze mamy cały zestaw instrumentów perkusyjnych i gitarę basową. Przystępujemy do prezentacji poszczególnych instrumentów. Flet. W tym przypadku flet poprzeczny należy do grupy instrumentów dętych drewnianych, między innymi dlatego, że ten w całości wykonany z metalu instrument pochodzi od drewnianej piszczałki. Istnieją również inne modele fletu, czy odmiany fletu, takie jak na przykład flet piccolo, to jest mniejsza wersja fletu poprzecznego, czy na przykład flet prosty, które również budowane są z drewna. Flet poprzeczny składa się z trzech części. Jest to główka, na której znajduje się ustnik. W ten ustnik wdmuchuje się powietrze pod odpowiednim kątem w celu wydobycia dźwięku. Druga część instrumentu to korpus, na którym znajdują się klapy służące do zmiany wysokości dźwięku. I trzecia, najmniejsza część fletu, czyli stopka. Na niej znajdują się klapy służące do zmiany wysokości dźwięków najniższych fletów. Jak brzmi flet, będzie można usłyszeć we fragmencie utworu z filmu Król Lew. Klarnet, podobnie jak flet, należy do grupy instrumentów dętych drewnianych. W przeciwieństwie do fletu zbudowany jest z drewna głównie, z hebanowego drewna egzotycznego. Składa się z pięciu części. Ustnika, baryłki, dwuczęściowego korpusu i czary głosowej. Na korpusie zamontowane są klapki i dźwignie, które umożliwiają zmianę wysokości dźwięku. Najważniejszy w instrumencie jest stroik, że najmniejsza część, ale najważniejsza. Bez tego małego drewienka nie powstawałby dźwięk na instrumencie. I zaprezentujemy brzmienie klarnetu na bazie utworu Polka Dziadek.